Cześć, z tej strony Mateusz, polski mechanik w Dubaju. Witam Was z dobrze znanego już placu, czyli placu Kopart. W dzisiejszym odcinku wytłumaczę Wam, dlaczego Huracan nie był wart swojej ceny, ponieważ jeszcze stoi na placu, i również pokażę Wam nowe auta, które przyjechały na ten plac. Zapraszam do oglądania. Tutaj mamy Astona Vanquisha V12, który został wylicytowany przez mojego kolegę. O nim pewnie będzie później, jak już dojedzie do Polski. A tutaj mamy G63, lekko uderzone w tył. Mówię lekko, ponieważ auto jest na ramy, więc każde uszkodzenie jest lekkie. Tutaj mamy nowe opony, zobaczcie, 21 cali. Wygląda jakby z nowego modelu. Zaraz zapewne alarm się włączy. Auto jest z 17 roku. Wygląda naprawdę bardzo dobrze. Przebieg to tylko 46 tysięcy kilometrów. Uszkodzeń, tak jak wspomniałem, tutaj ten narożnik. Plusem jest to, że do G-klasy można kupić calusieńką nową budę, tak zwanie. I zobaczcie, właśnie tak się rozchodzi cała karoseria, ale myślę, że będę ją licytować, ponieważ wygląda ładnie. Przede wszystkim przebieg skłania mnie do tego, aby zalicytować ją. Oczywiście GL, który już też wpisał się w krajobraz, ale mamy też również McLarena, który wygląda naprawdę bardzo ładnie. McLaren jest z 15 roku. Za chwilę pokażę Wam uszkodzenia. Z uszkodzeń tego McLarena to mamy panel drzwiowy, próg, który tutaj idzie w całościowo, chłodnice. Spójrzcie w ogóle, jak chłodnice są umiejscowione. Chłodnice są centralnie w pionie, w poprzek do toru jazdy, więc to chłodzenie musi być przez tunele, które tłoczą powietrze do środka, więc jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Błotniki ameliniowe, więc nie pomalujemy. No a z uszkodzeń mamy tak, na pewno półoś, na pewno wahacze, na pewno zwrotnica, na pewno amortyzator. Co do ramy, nie wygląda, aby była uszkodzona, ale tak naprawdę o tym się zawsze dowiadujemy po wyciągnięciu wszystkiego z auta, po wrzuceniu na pomiary, więc nie chcę się wypowiadać na temat ramy, nie widać na niej uszkodzeń, ale lepiej być zapobiegawczym. I proszę, też przedni błotnik również uszkodzony. No i poszycie słupka z szybą. Dlaczego Huracan nie był wart tych 180 tysięcy, które zostały wylicytowane, za które został wylicytowany? Pierwsza sprawa. Spójrzcie, jak został naprawiony błotnik. Spójrzcie, ile to jest na tym szpachli. To jest w ogóle fenomen. Tutaj, zobaczcie, jak wystaje wkręt. Tu spękania. Naspawywane nakrętki, aby odkręcić śrubę. Tarcza popękana ceramiczna. Rama w fatalny sposób. Próba naprawy. Zderzak na wkręt. Brak czujnika parkowania, jedynie zastosowana śruba. No i zaraz przejdę do tego. Naprawa na totalną sztukę. Silnik, w którym brak jest wielu elementów, ponieważ też wszystko było robione na sztukę. Tutaj pod filtrami zupełnie od innego modelu siatka elastyczna. Brak podłączeń olejowych do pompy. Brak przykręconego karteru. Po głębszej analizie otrzymałem informację, że to auto zostało kupione, wymieniono w nim silnik i skrzynię na niedziałające i puszczono na Kopart jeszcze raz, więc naprawdę, uwierzcie mi, warto skorzystać z usług osób, które są tutaj na miejscu, wiedzą o autach wiele, aby się nie wtopić i aby nie wydać bezsensownie pieniędzy i nie psioczyć po tym na auta z Emiratów, tak? Ponieważ naprawdę można kupić fajne auto z Emiratów, tylko trzeba zaufać specjalistom, tak? To jest jedyne rozwiązanie. Więc to jest powód, dlaczego Lamborghini nie było warte swojej ceny. A ja przechodzę dalej, ponieważ mam kolejne auto, którym będzie zainteresowanych wiele osób, czyli Rolls-Royce Ride. Wersja przedliftowa, ponieważ lampa jeszcze prosta, czyli oscyluje w 14-15 rok. Teraz sprawdzimy. Aha, nie sprawdzimy. Szyba jest też tak przyciemniona, że po winie też nie dojdę. Ale wydaje mi się, że to będzie 14-15 rok. To jest
numer aukcji, więc będziemy mogli to po prostu sprawdzić. Przejdźmy do uszkodzeń. Uszkodzenia są bardzo przyjemne jak na auto pod znaku BMW, chociaż tutaj już doszło do silnika i mamy pękniętą pokrywę dekli zaworowych, więc istnieje ryzyko, że coś poszło głębiej z tym silnikiem, więc auto nie będzie na pewno warte dla mnie więcej niż 120-130 tysięcy. Więc na razie sobie odpuszczam oględziny jego, spuszczę błotnik, wiadomo, błotnik się wsunął. Ja na razie sobie odpuszczam dalsze inspekcje. Tutaj co mamy? Mamy Wespę GTS 300. Piotrek, widziałeś tą Wespę? Piotrek mówi, że Wespy są fajne w naprawie, bo są całe z metalu. Może być to dobra okazja. Rzeczywiście, spójrzcie. Cała z metalu, można ją wybić, naprostować i mieć fajną czerwoną strzałę. No i oczywiście cały czas moje oczko w głowie, czyli pani Gale. Co do pani Gale, to bałbym się chyba troszkę kupić uszkodzone, ponieważ tym już się lata naprawdę grubo. Kolega z Białegostoku, Speedy, właśnie ma pani Gale i mówi, że dobrze się na tym lata, więc ja mam nadzieję też dołączę tego grona niedługo. Zobaczcie, tutaj Piotrek wspomniał mi, że zainteresowanie w Polsce jest takimi autami. Nie tylko w Polsce, bo nie tylko do Polski sprzedajemy, również sprzedajemy do Czech, Niemiec, Austrii, Włoch czy Francji. I taki Volkswagen Tiguan dwulitrowy, którego można kupić naprawdę w świetnych pieniądzach, również jest na sprzedaż. Auto jest całe w oryginale, spójrzcie. Zaraz pokażę wam, jak wygląda w środku. Jakie wersje wyposażenia można spotkać w aucie z Emiratów. Spójrzcie, Alcantara w połączeniu z materiałem. Przebieg 226 tysięcy, tylko zapamiętajmy, są to przebiegi autostradowe. I oczywiście 4Motion, skrzynia, kierownica skórzana. Jedynie nie ma tempomatu z tego, co widzę. A nie, ma tempomat. Czyli też jest wersja z tempomatem, więc ja oscyluję cenę takiego auta. Który to jest rok, Piotrek? 2014. Myślę, że cena takiego auta nie powinna przekroczyć 45 tysięcy pod domem, po transporcie i opłatach celnych. Pokażę wam jeszcze, jak to wygląda pod maską. Spójrzcie, mimo przebiegu 220 tysięcy kilometrów, sucho, nie ma wycieków, ponieważ tak jak wspomniałem, te auta pokonują przebiegi autostradowe. Nie można tego porównywać do nawet 120 tysięcy kilometrów w cyklu miejskim. Jedyne, zobaczcie, takie uszkodzenia tutaj, zadrapanie, tu połamany grill. No i zaraz pokażę, co na masce jeszcze. No i tutaj na masce ktoś po prostu dotknął auto, więc jest to naprawdę świetna propozycja do zakupu auta. Tutaj jeszcze kolejna taką perełkę, którą mamy, to jest Maserati Quattroporte. Tylko to jest Maserati Quattroporte wersja Sport GT. Czyli mamy już inny zacisk hamulcowy. Jednak to tylko naklejki mnie zmyliły. Niedobrze. Czyli jest to zwykły Maserati 4.2 w automaciczku. Chociaż nie, no Sport GT, zaraz muszę maskę otworzyć, zobaczyć kolor dekli. Jeżeli jest to prawdziwe Sport GT, to będzie to nie lada gratka. Bo tu jest napisane Quattroporte normalnie. Jest tylko i wyłącznie dekle zostaną, sprawdzenie dekli. Teraz schowam kamerę i sprawdzę, ponieważ jest już mega gorąco. Są bardzo gorące drzwi, maski i tak dalej. Dobrze, a my przechodzimy dalej. Również jest to około 100 sztuk Lexusów S350 po Uberze. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to śmiało możecie pisać. Mogę sprawdzić jedną z tych 100 sztuk. Zobaczcie, cały piękny rząd Lexusów. A ja podchodzę do auta, które dzięki koledze Grześkowi zyskało w moim sercu znacznie dużo, czyli do Mercedesa. To akurat jest zwykły, to GTS jest tylko. Po niewielu update'ach i udogodnieniach naprawdę z takiego GTS-a też można wykrzesać sporo mocy i aby auto dawało frajdę z jazdy. Uszkodzenia niewielkie, ponieważ lewa lampa, maska, zderzaka nie ma, tunele nawet chłodzenia wyglądają na całe. Ktoś może ma nagranie, bo jeszcze jest GoPro. Jeżeli chodzi o uszkodzenia tyłu, obie lampy, zderzak do naprawienia, klapa tylna do wymiany raczej. A tutaj mamy resztę rzeczy, zobaczcie. Czyli jeszcze mamy zderzak, dokładka karbonowa. Można powiedzieć, że do uratowania jeszcze. Wiązka czujników parkowania też jest, więc też jest jakiś plus. Teraz zobaczymy przebieg tego auta.
czy nie zobaczymy. Jednak nie zobaczymy przebiegu. Ale wiemy na pewno, że jest to 2015 rok, maj 2015, produkcja. Tutaj mamy Kia Stinger GT Line. Muszę zobaczyć, jest niewielce uszkodzona. Jakby kogoś interesował Stinger, takie auto pojawi się niedługo w ofercie. Świeżo co przyjechało. Numer aukcji możecie sobie śledzić. A tutaj mamy Baby Urusa, czyli Audi Q8 w wersji podstawowej, czyli w zewnętrznym pakiecie S-Line z 3-litrową jednostką. Ta 3-litrowa jednostka, wiadomo, nie powala mocą, ale jest wystarczająca, aby dawać radość z jazdy. Zaraz sobie spróbuję maskę otworzyć. Okej. 3-litrowa jednostka V6 z hybrydą. No i elegancko. Turbo, a nie kompresor. Pogoda jest naprawdę bardzo fajna, ponieważ wieje. Świeci fajne słoneczko i wieje fajny, przyjemny wiatr, więc naprawdę dzisiejszy dzień na koparcie będzie fajny. Oczywiście filterek 50 już wszedł, a my idziemy dalej szukać rarytasiczków. A nieopodal Q8 mamy Q7, również zewnętrznym S-Line'iem. Q7 jest znacznie większa od Q8, ale mniej usportowiona. I też proszę, 3.0, tylko bez hybrydy. Taki sam silnik TFSI. Tylko że jak wspomniałem, bez hybrydy. Ale uszkodzenia są znacznie większe. Spójrzcie, tej sanki do wymiany. Miałem troszkę więcej zabawy, ale za to maska cała. A tutaj mam kolejną perełkę, którą znalazłem. Już nie będę otwierać wam maskę, którą miałem wcześniej, bo miałem dwie ręce wolne. Zobaczcie. M-Performance, uderzona lekko przodem. Poduszeczki oczywiście strzelone w komplecie. Co do roku modelowego, marzec 2020. Ale ładna. Ładna ich piąteczka. M50i. No już dochodzi godzina 12 i już temperatura zaczyna się robić nieznośna. Więc za chwilkę będziemy się zawijać. Olej jest. Więc świetnie. V8. Zobaczcie, uszkodzenie kosmetyczne tak naprawdę. Już tutaj mamy strzał w hak, w tylną ramę. Landek jest z listopada 2019. A przebieg, jakim się legitymuje, to całe 14 tysięcy kilometrów. W środku zobaczcie, jeszcze folie na podsuficie 117, jak przystało na Japończyka. I to jest ładny kolor, to jest ta perła taka mieniąca się. Już ten tak zwany, przepraszam za wyrażenie, ładny ryj. O, nie ma zaślepki do spryskiwaczy, więc 200 zł trzeba odjąć, ale jest śliczny. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany Land Cruiserem V8, to będzie na licytacji już niedługo. A tu mamy starszą wersję. A tu spójrzcie, mamy kolejny rarytas, czyli Skodę, której jeszcze nigdy nie widziałem na oczy. Jest to Skoda Kamiq 1.6 litra 81 kW. Ma 2452 km przebiegu. Jest z grudnia 2020. Fajne skórzane fotele, skrzynia DSG. Bardzo fajnie wykończone auto z panoramą. Wrzucone wszystkie graty, ale elektryka szyb z tyłu. Fajnie. Ej, postrzale w dupkę, tak? Czyli błotnik do naciągnięcia. Gdzieś jest szedł lekko. Jest naprawdę bardzo fajne. Fajne auto. Takiej Skody jeszcze nie widziałem na drogach, może dlatego, że nie ma ich za wiele w Emiratach. Ale jak już się pojawiają, to klienci z Europy biją się o nie, jako oktawkę w MPI. To był dla nas wielki fenomen, gdy udało nam się ją wylicytować. Telefony zaczęły dzwonić jako szalałe, co Piotrek? Gdzie byliśmy w szoku, gdzie ją kupiliśmy dla fanu tak zwanie, żeby pokazać, że oktawkę też można kupić. A klienci zaczęli się bić o nią, dzwonić jeden po drugim i co lepsze, przelicytowywać. Więc oktawka MPI 1.2 poszła za takie pieniądze, że będzie za co imprezować. Spójrzcie, tutaj jest Skoda Crystal Lighting. Takie ładne lampy. No, Skoda tak naprawdę zaczęła robić to już dobrze i nie ma co zmieniać konceptu. Więc jak chcecie kupić Skodę z rynku Emiratów, to również mamy w ofercie. Zobaczmy te 1.6, tak? A jak? MPI, czyli będzie znowu tak zacięta walka. One chyba w oktawkach wychodziły z gazem razem seryjnie, co? W tych starszych. Spójrzcie, nie ma żadnego, nawet na pasku jeszcze możemy odczytać wszystkie
parametry, ponieważ nikt jeszcze pasek nie zdążył się natrzeć. I co najważniejsze, niska akcyza, więc tak naprawdę opłaty portowe plus opłaty skarbowo celne będą niewielkie, więc naprawdę może być to ciekawa opcja. I ostatnim elementem naszej wycieczki po placu kopartowym są części, ponieważ ostatni zakup części okazał się trafny, szczęśliwy. Nie pozostaje mi nic innego jak sprawdzić, co nowego teraz mamy w częściach. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku wytłumaczyłem wam, dlaczego Huracan z kopartu był śmieciem, był złomem. Po prostu był nieopłacalny zakup w tych pieniądzach. Jeżeli nie chcecie popełnić podobnej gafy, jaką popełnił człowiek z Portugalii, zapraszam do skorzystania z moich usług. Również jeżeli chcielibyście kupić jakiekolwiek auto z rynku Emiratów Arabskich, zapraszam do mnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i ostrzegam, sprawdzajcie auta przed zakupem.